Zostawmy na moment tą wielką politykę i na koniec sprawa prywatna. W zeszły czwartek obudziłem się w bardzo dobrym humorze, ponieważ miałem bardzo fajnie zaplanowane kilka następnych dni. Natomiast jak przyjechałem do pracy, to mój humor jeszcze się polepszył. Otóż musicie wiedzieć, że jak tylko wszedłem, dostałem pocztę, w której były zawiadomienia o wszczęciu 4 postępowań dyscyplinarnych przeciwko mnie. Jestem doradcą podatkowym, należę do Krajowej Izby Doradców Podatkowych. I ta izba wysłała mi właśnie 4 wszczęcia postępowań dyscyplinarnych, ponieważ kilka osób na mnie donosiło, ponieważ robiłem bardzo złe rzeczy. Uznałem, że te rzeczy są na tyle istotne i na tyle źle o mnie świadczą, że podzielę się z wami tym, co mi się zarzuca, żebyście wiedzieli, z jakim indywiduum tutaj macie do czynienia i jak złym człowiekiem jestem. Na przykład pierwszy donos na mnie do izby jest autorstwa pani Katarzyny Winnickiej-Markiewicz, która pisze mniej więcej tak, że on, czyli ja, Sławomir Mencen, prowadzi konto na serwisie społecznościowym TikTok, mając prawie 700 tysięcy obserwujących. Ze swoimi poglądami dociera do wielkiej ilości odbiorców. Prezentuje poglądy o charakterze rasistowskim, homofobicznym, antysemickim, antykobiecym. W istocie są to wypowiedzi faszystowskie. No i tutaj pani się powołuje na materiał z Okopresu oraz z serwisu Noise. Ten serwis Noise jest bardzo ciekawy, ponieważ pracuje tam osoba dziennikarska, takie aktywiszcze, identyfikujące się jako Niko Graczyk, używające zaimków Onu Jenu. I to Onu Jenu Niko Graczyk regularnie tam pisze paszkwile na mnie, obraża mnie, pisze, że jestem właśnie faszystą i przyznaję, że do tej pory myślałem, że nikt normalny tego nie czyta, ale właśnie widzę, że jednak niektóre starsze osoby czytają takie bzdury, biorą na poważnie. Więc ostrzegam was, sugeruję, jak macie na przykład dziadków, którzy są tacy dosyć naiwni, to włączcie im kontrolę rodzicielską na komputerze, żeby nie wchodzili na przykład na Okopresa albo na noise.pl, bo samych głupot tam mogą przeczytać i wezmą jeszcze je na poważnie. Pani, więc zostawmy to Onu Jenu Niko Graczyk, osobę dziennikarską z Noise. Pani tutaj, która na mnie doniosła, jeszcze wiecie, na co zwróciła uwagę, że w poście na Facebooku z dnia 1 marca 2023 roku, wyobraźcie sobie, jak drastycznie się wypowiedziałem. Napisałem tam tak. Trzeba zrobić dobry grunt pod interesy. Zrobimy taką balangę, jakie jeszcze w życiu nie widzieliście. Weźmiemy najlepszych prelegentów, zrobimy najlepsze after i damy wam tyle networkingu, ile tylko potraficie unieść. Czy to jasne? A jeśli ktoś z was odkręci kran w kiblu, będzie z niego leciał Johnny Walker. To oczywiście reklama Everestu, która według tej pani jest drastyczna. Według tej pani wyrażam publicznie uprzedzenia wobec grup narodowościowych, kulturowych, rasowych czy religijnych oraz organizacji międzynarodowych. Nawet, naruszając godność zawodu doradcy podatkowego, w szczególności dyskredytując i podważając zaufanie, bla, 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 bla. Więc pani tutaj Winnicka-Markiewicz domaga się skreślenia mnie z listy doradców podatkowych. Pani chciałaby, żeby za moje poglądy, które tutaj pokazuję w trochę skrzywionym świetle, żebym stracił prawo do wykonywania zawodu, żebym stracił możliwość zarobkowania, ponieważ moje poglądy jej się nie podobają. To jeszcze ona twierdzi, że to ja jestem faszystą, a nie ona. Ale to nie koniec skarg na mnie. Wpłynęła też druga skarga, według której, wyobraźcie sobie, stosuje socjotechnikę polegającą na przedstawieniu korzyści bez omówienia istotnych skutków prawno-podatkowych i wynikających z tego zagrożeń. I dalej, tego rodzaju treści, a jakie to zaraz zobaczycie, bo będziecie zdziwieni, ukazują doradztwo podatkowe w złym świetle, co w związku z rozpoznawalnością tej osoby bezpośrednio przekłada się na tworzenie negatywnego wizerunku całej profesji wśród opinii publicznej i organów państwowych. I wiecie, jaki to mój wpis sprawił, że ja tutaj bardzo źle pokazuję się jako doradca podatkowy, to moje wspomnienie z wakacji. Tak, dokładnie, moja fotka z wakacji, pod którą jest parafraza cytatu z Czasu Apokalipsy, według pana, już tutaj nie wiem kogo, bo się chyba nie przedstawił, sprawia, że powinienem również zostać chyba ukarany bardzo surowo, ponieważ źle to wygląda, namawia ludzi do niepłacenia podatku. Ale wyobraźcie sobie, że to nie wszystko, bo nie dość, że jestem faszystą o antykobiecych poglądach, nie dość, że tutaj propaguję niepłacenie podatku, to jeszcze umyślnie, wyobraźcie sobie, wprowadzam ludzi
w błąd. A wiecie, jak w błąd wprowadzam? W ten oto sposób. To jest 6 tysięcy złotych, które firma musi wydać na pracownika, który zarabia 5 tysięcy złotych brutto. Myślę, że wszyscy to widzieliście. Tam jest ileś milionów wyświetleń. Tu ktoś, kto przedstawia się jako księgowy, mówi, że to tak nie jest. Że od 5 tysięcy netto nie jest kosztów pracodawcy 6 tysięcy. Oczywiście, że nie, bo tam było 5 tysięcy brutto, od którego w górę liczymy koszty pracodawcy, a w dół koszty pracownika i tak dochodzimy do kwoty netto, co myślałem, że bardzo było patologicznie wyjaśniam, ale jakiś księgowy niestety nie zrozumiał. Natomiast księgowy twierdzi, że on tu się akurat zna na tym i wie, że od wynagrodzenia to się nie płaci VAT-u i akcyzy. No i znowu spieszę wyjaśnić, że pan księgowy kompletnie nie zrozumiał tego TikToka, ale ja to rozumiem. Ten TikTok jest przeznaczony dla ludzi w wieku 16-22 lata i księgowy po prostu mógł nie załapać, co ja tam mówię. Ale to wszystko to jeszcze nic. Więc jestem faszystą, który wprowadza ludzi w błąd. W złym świetle przedstawia całych doradców podatkowych. I wiecie jeszcze, jakie ja złe rzeczy robię? No teraz to nie uwierzycie. Słuchajcie treść skargi. Pan Sławomir Mencen w dniu 26 maja 2023 roku zorganizował w Warszawie spotkanie przezwyborcze o nazwie Piwo z Mencenem, na którym publicznie doprowadził się do stanu niegodnego osoby reprezentującej zawód doradcy podatkowego. Nietrzeźwy i słaniający się na nogach uczestniczył w zorganizowanym przez siebie evencie, jednocześnie zagadując gości. Wierzę, że potencjalny kandydat na posła na Sejm RP, a przy tym reprezentant zawodu doradcy podatkowego, nie powinien publicznie pokazywać się w stanie nietrzeźwości i jednocześnie namawiać do wspólnej konsumpcji alkoholu w celach rozrywkowych. Ja to już wiele razy mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę, że ja naprawdę piję piwo na piwie z Mencenem. Natomiast przyznaję się, że to nie był jednorazowy wyskok na tym piwie z Mencenem w Warszawie. Ja piję piwo na każdym piwie z Mencenem. Po kilkanaście wydarzeń w roku, od 4 lat. W związku z czym mamy problem. Bo jeżeli doradca podatkowy nie może bić piwa i nie może organizować piwa z Mencenem, to mamy nie tylko ten jeden delikt dyscyplinarny na moim piwie z Mencenem w Warszawie, ale dziesiątki innych, bo tyle tego się namnożyło. Natomiast uspokajam. Nie było tak, że ja się tam słaniałem na nogach i zagadywałem gości kompletnie pijany, ponieważ z tego, co pamiętam, no a nie wszystko pamiętam z tego wieczoru, to na piwie z Mencenem wtedy w Warszawie wypiłem zaledwie 5 piw. A 5 piw to ja leję do płatek. Potem byłem prawie, że trzeźwy. W związku z czym na pewno się nie słaniałem na nogach. A to, co robiłem potem, do tego poranku, który został uwieczniony gdzieś na krakowskim przedmieściu, to już jest moja całkowicie prywatna sprawa. Ile wtedy wypiłem i co ja nad ranem robiłem, to powinno dotyczyć i interesować tylko mnie, a nie tutaj pana donosiciela. Natomiast zwracam uwagę, że na tym słynnym już nagraniu z tego poranka na krakowskim przedmieściu, to nie ja zagadywałem ludzi, tylko ludzie zagadywali mnie. W związku z czym ten zarzut nie powinien mieć nie dotyczyć. A podsumowując wątek picia piwa, ja będę do upadłego bronił prawa do picia alkoholu. Uważam, że nawet to, że jest się doradcą podatkowym, nie powinno zobowiązywać do całkowitej abstynencji. I będę bronił tego poglądu, że doradcy podatkowi mogą pić piwo. Natomiast sam jestem ciekaw, jak sytuacja się rozwinie i rzeczywiście z powodów chyba czysto politycznych, że ktoś nie lubi moich poglądów politycznych, że albo ich w ogóle nie zna, całkowicie je przekształca, czy że zniekształca, czy że komuś nie podoba się to, że pije piwo. Mam jednak nadzieję, że nie zostanę pozbawiony środków do życia, nie zostanę pozbawiony prawa do zarobkowania czy utrzymywania swojej rodziny tylko dlatego, że komuś się nie podobam. Z chęcią będę śledził, jak ta sytuacja się rozwinie i na pewno Was o tym poinformuję. Do zobaczenia!